7 lutego. Czy Pawłowi coś się pomieszało? Na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. 2 rozdział 5-6. Czy naprawdę Pawłowi coś się pomieszało? Czy jest to zgodne z tym, co pisze w innych miejscach? Na przykład w następnym rozdziale pisze, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. A w liście do Efezjan wskazuje, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dlaczego tym razem Paweł uważa, że ludzie będą sądzeni według uczynków lub tego, czego dokonali? Zanim odpowiemy, musimy sobie uświadomić, że słowa, które użył Paweł, pochodzą ze Starego Testamentu. Dla określenia jakiejś kwestii Paweł często cytował pisma Starego Testamentu. Psalm podaje: Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. Psalm 62. Jezus również podkreślił podobną myśl, gdy stwierdził: Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i odda każdemu według uczynków jego. Mateusza 16 rozdział. Paweł nie przeczy swoim słowom. Prawdą jest, że Rzymian 1,16 stwierdza, że zbawienie jest tylko przez wiarę. Teraz jednak nie usuwa Ewangelii przez uczynki. Przeciwnie, potwierdza tę myśl, jak to zauważył John Scott. Choć usprawiedliwienie jest naprawdę przez wiarę, sąd będzie według uczynków. Scott uważa, że nie jest trudno odkryć tego powodu. Sąd jest publicznym wydarzeniem i ma na celu oznajmienie Bożej decyzji. Zostanie ogłoszony i wykonany wyrok. Scott pisze, że tego rodzaju publiczne wydarzenie, w czasie którego zostanie ogłoszony publiczny werdykt i wydanie publiczny wyrok, będzie obfitowało w doskonałe dowody, nasze uczynki. Zostanie objawiona obecność lub nieobecność zbawczej mocy w naszych sercach przez obecność lub nieobecność dobrych uczynków w naszym życiu. Paweł nie uczy, że dobre uczynki są podstawą naszego zbawienia, lecz że są owocem naszej przyjaźni z Jezusem. Dlatego nazywa je posłuszeństwem wiary. Oddanie serca Jezusowi przynosi zmianę w życiu człowieka. Ci, którzy umarli dla grzechu, nie będą chcieli żyć dla Niego. Przeciwnie, będą chodzili z Jezusem i będą nowe życie prowadzili.